Poznań podoba mi się bardzo, bo ma piękną architekturę, jest pięknym, przestrzennym miastem. Ja tu przyjeżdżałam na targi w ogóle motoryzacyjne i na Polagrę i bardzo dobrze mi się z Poznaniem współpracowało, bo współpracowałam z panią Ulą Przeźmierowie, z panią Izą Gastecką, z Interkarsem, z Budzyniem, no z kilkoma firmami motoryzacyjnymi dużymi i hurtowniami i produkcjami. Jedynie Poznań jest w tej chwili tak rozkopany, że to jest w ogóle się w pale nie mieści, że trzeba jeździć po takich drogach. Naprawdę jest tak rozkopany, że przede wszystkim trzeba stać w tych korkach, a najgorsze jest to, że trzeba stać na światłach. Po 15 minut, ja mam wrażenie. Usługi pogrzebowe w centrum miasta, więzienie, areszt w centrum miasta, co to jest? Dobrze, cmentarza jeszcze nie ma. No właśnie. A może gdzieś jest? Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na Ostre Jazdy, pierwszy autorski reality show Izabeli Kisio-Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy, jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, nie wróć, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Kurs poprowadzi Łukasz Przybył. Winogrady niczym Tatry, a Ratusz niczym Kasprowy Wierch. Prawo? Nie, prosto pojedziemy, Tak? tylko nie ma znaków, patrzymy czy prawa Patrzymy strona, prawo. czy lewa strona nas nie uderza. Dobra. Tak, z prawej byśmy musieli puścić, z lewej tylko sprawdzamy, Czy nie chce jechać czy w ktoś, naszą stronę, tak, tak? czy ktoś nie będzie na nas Na próbował wprost. puścić. A on na wprost może jechać, z lewej nie. Może, I bo musimy go przepuścić wtedy. jeżeli jedzie z lewej, to ma nas po prawej stronie, musi on nas puścić. Aha, Jeżeli to ktoś jedzie z czyli... prawej, tego po prawej my A, no tak, puszczamy, bo nie? on ma nas po Jedziemy w prawej. lewo, jest droga jednokierunkowa, tak? Czyli zjeżdżamy już do lewej krawędzi, by pojazdy ewentualnie jadące za nami miały tutaj miejsce do wykonania tego No dobra. manewru. Skręcamy sobie teraz w lewo. Obserwacja i tu uwaga, bo jest trochę podchwytliwe miejsce. Na środkowy pas wjeżdżamy, bo tam dalej jest bus pas. A, okej. I zmiana pasa do prawej. Mamy pierwszego, musimy go przepuścić. I skręcimy sobie na światłach w prawo. Prawo? Tak. Mamy przerywaną linię, więc możemy. I wyłączymy. No dobra. Tutaj też jest jakaś uliczka do alei, żeby ktoś nie pomyślał, że tam A, że my skręcimy, nie? skręcimy tutaj. Także z tym kierunkowskazem w sposób czytelny dla innych. Tu Dobra. akurat nikt nie jechał, także nikt, ani za nami, ani przed nami, także. No ale mogli myśleć, że możemy tutaj wjeżdżać też, Gdyby nie? ktoś jechał, to żeby było, gdyby pani czuła, że tym kierunkowskazem można tutaj stworzyć jakąś sytuację Dobrze. zagrażającą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jakby pani zauważyła. Problem z kierunkowskazami, ale to nie dlatego, że problem jest w ogóle z kierunkowskazami, bo każdy z nas robi, używa kierunkowskazów i ja też. I nigdy nie miałam problemu z kierunkowskazami, tylko Łukasz wymaga kierunkowskazów najpierw informujących, później na postoju, później skręcających i na okrągło u niego trzeba jeździć z kierunkowskazem. Ja się nie mogę tego przyzwyczaić. Poza tym, jak na przykład wjeżdżam i parkuję, to muszę dać lewy kierunkowskaz, a za chwilę muszę dać prawy kierunkowskaz, bo wyjeżdżam. Jakby pani zauważyła, poczuła, że ten kierunkowskaz może nie być właściwy, no to wtedy wyłączyć go, ponowić za skrzyżowaniem i jedziemy w prawo. Skręcamy teraz w prawo, ponawiamy kierunkowskaz. Tak? Sygnalizacja teraz była ta ogólna, nie była już ze strzałką w sygnalizatorze, czyli ten przejazd już nie był bezkolizyjny. Tutaj piesi na przejściu mieli zielone światło. Autobus. Tu znowu przejście, obserwujemy sobie. Ręce Linia na przerywana, to kierownicy. możemy zjechać i na jeden, i na drugi pas, bo tu jest dwupasmowa. Na rondzie sobie zawrócimy. Jest niedobrze, to czyli na rondzie, czyli już Tak, zjeżdżam na lewy pas. tak. Tu już widać tablicę rozdzielającą pasy ruchu przed I mamy skrzyżowaniem. Castoramę.
do której muszę się przejść. Tak? Tak, tak, to już. Ja widziałem już wczoraj. Ja jestem mistrzyni! Przecież ja nie jestem pierwszak. Tak. Dobra, jedziemy sobie w centrum pojeździć teraz. I to mi się podoba. Ręka na kierownicę. No ale chcę zmienić bieg. To musi to krócej trwać, niestety. Jak najkrócej. Kręcamy w lewo na światłach. Patrzymy sobie, jak się pasy rozkładają przy dojeździe do skrzyżowania. Czyli zjeżdżamy na lewy pas. Tak. Dwa pasy są do skrętu, więc możemy też zostać na tym pasie. Prawo. Nie, już to już jest przyzwyczajenie. A tak, bo tak, no tak, oczywiście. Ale ten pas jest odświeżony i w lepszym stanie, więc dlatego tutaj. No, po sygnalizatorach też można poznać, bo tutaj sygnalizator wisi akurat nad dwoma pasami, więc dotyczy dwóch. Wykorzystać umiejętności nie wiem, udzielania pierwszej pomocy? Tak, miałam okazję dwa razy, z tym, że raz była to bardzo bardzo niebezpieczna sprawa. Byłam akurat w Szwecji i jechałam z promu zjechał chłopak dużym samochodem, tirem. I ja jechałam za nim, oczywiście bardzo spokojnie, wszystko było ok. Nagle patrząc, zjeżdża na prawą stronę, zupełnie na pobocze, po prostu zasnął przy kierownicy. I to tirem z naczepą, więc ta naczepa go po prostu jeszcze później przygniatała. I ja wybiegłam z samochodu i poprosił, żebym go wyciągnęła z tego samochodu. No i wyciągnęłam go, zrobiłam mu resuscytację, Boże, to tak trudno brzmi, ale był fajny i po prostu poprosił mnie o pomoc, bo nie miał, po prostu przygniotła go kierownica, jakoś mi się udało go wydobyć, pomógł mi oczywiście w tym, no i zawołałam natychmiast pomoc i pomoc przyjechała. I uratowałam chłopaka, bo by tak naczepa go po prostu przygniotła. Czyli warto. Warto posiadać. Absolutnie warto. To wtedy już nie patrzyłam. Teraz bym tego nie zrobiła, bo jest okres pandemii, także na pewno bym nie zrobiła sztucznego oddychania. Ale to masaż serca chociaż. Ale no nie, masaż serca to mu zrobiłam od razu. Od razu mu zrobiłam to i to. Bo ja byłam pilotem w automobilklubie w Szczecinie. Mój chłopak Irek jeździł w automobilklubie. Ja mogę omijać, prawda? On jeździł na rajdach i ja byłam pilotem. Ja w ogóle kocham samochody od dawna. Teraz idziemy do salonu Evesad. To jest salon medycyny plastycznej i kosmetologii, O, tu już Izabela była. Zapewne wielu z Was pamięta. Ale podejdźmy do tego medycznie. Piękna roślina. Zobacz, jakie piaka. Piękna roślina. Cudna roślina. Bardzo unikalna. Dosłownie tamte, albo te sosenki takie w dół. Modrzewie, piękna. Piękna roślina, z którą musimy nad tym pracować. Ładnie. Dzień dobry panie Ewoniu, witam na roślinie. Ale roślinność jaką macie tutaj piękną, witam. Witam. Chodźcie, zapraszam. Jak widać, Ewunia już czeka, a Przemo się chowa. Zaczęłam sobie krem na snajku. No, bardzo dobrze na snajku, tak. Botulinowy, no, sobie 60. Bardzo dobrze. No. I będę piękna bez zabiegów kosmetycznych wielkich. Już ubrana, włosy mam zrobione, wiesz, krem botulinowy. A powiedz mi, a jak z mieszkaniem teraz u ciebie? Mam mieszkanie, mam w Gdańsku.
niewiele się zmieniło. No po prostu jestem sama i myślę o sobie, a nie wszystkich znajdę po drodze. Robisz kółkę? A jak kontakty z córką? No to są prawie żadne, ale ja mam kontakt z wnukiem duchowym. Bo on jest identyczny jak ja. On nawet patrzy w niebo i wyczekuje babci. Ale jest tak identyczny, że wiesz co, że normalnie ja tak identycznie wyglądam jak miałam 6, 7, 8 lat. Nawet taką grzywkę właśnie tak zawsze sobie zaczesywałam i kołnierzyczek, bebe, jakby Olka zobaczyła, to by już w ogóle padła. Bo ona chyba w ogóle tego dziecka nie widziała. Ono zostało mojej mamy. Niewiele się zmieniło, po prostu zajmuję się sobą, mam ten program, mam ten obydwa, bo z czytelnym okiem i smartline modowy rentgen, także nad tym pracuję. Jakieś tam reklamy, jakieś właśnie teledyski, coś takiego. No, no oglądałam, powiem szczerze, bardzo fajnie, ale że taka odważna jesteś z tym śpiewaniem. Ze śpiewaniem? Przecież śpiewałam w chórze i śpiewałam w zespole wokalnym. Ja się w ogóle nie tym do czego zajmowałam, ja powinnam już dawno śpiewać, tylko że teraz to mówi przeziębiona i katar mam, ten przewlekły taki, no, zatokowy i przede wszystkim, no to teraz po tym Sylwestrze to i śpiewałam i tańczyłam, bo trochę zarknięta jestem. Po cię się wybierze Sylwestrze? No z Andrzejami już pojechałam do nich. A nie doili z kasy? O Boże, daj spokój. Piszczą i na tym na fejsie dają, że kasy nie mają. Daj spokój, ja już mam ich dosyć. Tam można by było codziennie 200 zł wydawać na sam alkohol i papierosy. No właśnie. I tak wiesz, ja z nim mieszkałam, to ja wiem jak to wygląda, a teraz jak tam jeżdżę, ja tylko wiedziałam, wiesz, to wyjeżdżam, wiesz, tylko, że mam tylko pieniądze tyle co na pociąg i nie zawsze na taksówkę, żeby do domu dojechać. Bardzo dobrze, bo przecież te jego piszczenia w tym, na fejsie, co po prostu dawał, jak łaził z papierami, co wiesz, co był ten pierwszy lockdown. Okrada albo wyciąga pieniądze, albo naciąga emerytów nawet. Zmyjecie porządnie i za chwilę. Nie, on tam ten róż jest taki, nie? Tam, nie, tam tak, a ja muszę i tak, i tak. Nie, no to wiadomo. No i usta to sobie wzięłam do tego, nie? Do kamery, no to przeszczęło, bo to blado wyglądało, nie? Ale wiesz co, śniadam masz buźkę? Tak. Masz taki ładny kolor skóry. Ja mam w ogóle nie do utera. No. Ja tak uważam na swoje lata. Bo ty masz 63 lata. Trzy. Dobrze, pamiętam. 63. No. Teraz mi idzie. Dobrze wyglądasz. Masz bardzo w ogóle zadbaną szyję, muszę ci powiedzieć. Tak? Jak na panie właśnie w tym wieku masz bardzo ładną szyję. Iza jeszcze do Ewy nie powróci. Nie raz w tym sezonie. Ale my jedziemy prosto czy w lewo? My zawracamy. Teraz tak? Zawracamy. Czyli teraz jak będziemy zjeżdżać na tą część ronda, to już zajmiemy sobie pas prawy. Z obydwóch pasów będzie można rondo opuścić, ale jeżeli nie ma żadnych przeszkód, żeby od razu do prawego pasa zjechać, to sobie od razu na prawo zjedziemy. Ja chcę się połączyć. Jedziemy. I szeroko do prawego pasu. Ale teraz, a mamy przerywę. Tak, jednostronnie przekraczamy. Wyłączamy kierunkowskaz. Okej, zostawiamy tak, wyłączamy, dobra, i on się musi wyklikać. Dobra, i wrzućmy sobie trójkę, bo mamy bieg numer 5. To jest dwójeczka. Okej. I samym hamulcem na razie zwalniamy bez wciskania pedału sprzęgła. Dojeżdżamy do linii zatrzymania, jedziemy dalej na wprost. Przejdziemy sobie przez samo centrum Poznania. Tutaj tych skrzyżowań równorzędnych będzie też sporo. Kierunkowskaz lewy sobie włączmy. Zobaczmy w lusterku, co się dzieje. Wjeżdżamy do strefy 30. Zmiana pasa. I tu pierwsze skrzyżowanie równorzędne. Wyłączamy kierunkowskaz. Byliśmy przyzwyczajeni, że te skrzyżowania równorzędne z reguły gdzieś tam na osiedlowych drogach. I jedziemy dalej. Mamy pieszego. Tak, i jedziemy sobie. Oni mają nas po prawej stronie, my tu z prawej nikogo nie mamy. A tutaj w centrum miasta też te skrzyżowania równorzędne się pojawiają. 30 ograniczenie prędkości.
Redukcja do dwójki na próg zwalniający, najczęściej ten bieg będzie nam pasował. I tu uwaga, ważny znak, strefa zamieszkania. Czyli piesi sobie tu już mogą chodzić swobodnie. Prędkość maksymalna dopuszczalna 20. 20 na godzinę. Nie przyspieszamy, przyzwyczajamy się do jazdy zgodnie z przepisami. Żebyście się więcej spotykać nie musieli na kursach. Dobrze. Dwie rączki na kierownicy. W innych okolicznościach jedynie. To mi trochę Katowice przypomina, jak się z dworca wychodzi, to też taki deptak tam jest. O, tutaj ta sytuacja z przystankiem. O właśnie, akurat. Takie przystanki wiedeńskie tutaj wybudowano. Tak, sprawdźmy sobie z tyłu, czy tramwaj się nie zbliża. Nie zbliża się. Okej, okay, tam już widać pieszego. Piesi tu sobie mogą swobodnie chodzić, nie ma przejść dla pieszych wyznaczonych, także mają tu bezwzględne pierwszeństwo. I kręcimy w prawo. My mamy pierwszeństwo. Jedziemy. No, tak, znaczy, że skręcę. Tak, skrzyżowania równorzędne tutaj mamy, więc jesteśmy po prawej stronie. Ale kiedyś to było skrzyżowanie o ruchu okrężnym, do niedawna w sumie. Jedziemy dalej po skrzyżowaniu. Okej. Okay. I tu opuszczamy teraz. Jedziemy w prawo. Znak drogi jednokierunkowej. Dobra, to tu już powoli. Tu jak w górach się jeździ. Tak, poza nic takich charakterystycznych, ma takie małe okienka. Proste te budowle. No są też i piękne takie, z balkonami. Ładnie, ładnie. Ładnie odrobione. Centrum jest przepiękne. Jedziemy sobie na wprost teraz. Skrzyżowanie równorzędne. On nas ma po prawej, my nikogo. Nie mamy po prawej, mamy. Jedziemy tutaj. Nie ma pieszych. A to co to jest? Rynek jakiś? To jest rynek. A to co jest? To jest piękne. Od straży pożarnej. A, straż pożarna tak. Tutaj jest. To jest plac wielkopolski. Aha. A ryneczek jak się nazywa? Bladego pojęcia. I tu już nowe budowy. No, nowe, tak, nowe to budownictwo. Jest Puro Hotel. Tu jakaś. A, Puro, byłam w hotelu Puro. Byłam na jakimś evencie z fanami i mi zapewnili w ten hotel. Co to jest to? Biurowiec po prostu. Po prostu biurowiec. Mileniu, a jaki to plac? Piękny. Piękny plac. Sendlerowej. Tu skwer. Skwer Sendlerowej i skręcamy na małe garbary. Tam do mnie. Tak. Tak? To gdzieś tu stąd, gdzieś tu ma pani widok na coś. Bo nie widziałem do końca, gdzieś tam pani pokazywała jakieś ujęcie z okna. No widać Stare Miasto, znaczy jakiś ratusz, coś tam takiego widać z okna. Jaka powinna być odległość między samochodami? Bezpieczna. Nie jest do końca określone, ale no niech sobie pani popatrzy, jak inni na przykład stają. No na pewno nie stajemy od razu na zderzaku, nie wiem jaki kierowca gdzieś tam przed nami stoi, jakie ma umiejętności, żeby też za dużej presji nie wywierać, no ale z drugiej strony też dbać o tą przestrzeń. Ale za blisko nie ma co podjeżdżać, bo jakby jechały służby jakieś tam, pogotowie, policja, no to jak to nie mamy miejsca, żeby tak, zjechać. Nie ma jak się tutaj rozjechać za bardzo, także jak zostaje więcej przestrzeni między pojazdami, to na pewno będzie bezpiecznie. To jest tam Solers, coś? To też biurowiec. Jedziemy w prawo. No właśnie ten widzę z okien, te czubki te. Zmieńmy sobie pas na prawy, kierunkowskaz. Dobra, i teraz będziemy skręcać w prawo. Zwalniamy z redukcją do dwójki. Sanktuarium. Dwójeczka. Bo nam już szatuje samochód. Przemienienia pańskiego. Skręcamy w prawo. Za duża, 40. Prawo? W prawo, kierunkowskaz. Zwolniamy, redukcja i ręce na kierownicę. To jest
zabiegu i wracamy z powrotem. Albo właśnie, żeby ręce jak najdłużej na kierownicy. Teraz mi się wszystko tu włączyło. Dobra, już jest ok. Teraz znowu mamy znak ostrzegawczy. Równorzędne tak, drogi. Już zwalniamy sobie, już do dwójki. I jak nikt nie idzie, do dwójeczki. I w prawo pojedziemy. A to jest ten pasaż, tak? Jak się nazywa ten pasaż? Deptak, tak? Na półwiejska, tak. Półwiejska. Nie, jedziemy w lewo. O, tu na wprost można, uwaga. Tu na wprost można dojechać do Starego Rynku. Także objechaliśmy już cały Stary Rynek, ale tak w bezpośredniej bliskości niestety nie możemy. Zapalamy silnik. I jedziemy. Czemu ten silnik tak gaśnie? Przecież ja wysprzęgłam mam. Leży na górce, na gór, w, po górkach Marcinkowskiego jedziemy, co to jest, wyciężyliśmy i to jest, ale piękny budynek. Tu już jest Muzeum Narodowe, ale czy tu należy do muzeum? Nie, nie, na pewno nie, ale piękne Muzeum Narodowe. Jakaś fontanna piękna, tutaj przepuścimy panią, bo pani jest pieszym. 23 lutego ulica. Jedziemy dalej na wprost. Droga podporządkowana, linia warunkowego zatrzymania. Rozglądamy się prawo, lewo, prawo, lewo. Marcinkowskiego. Uwaga, stoimy, stoimy. I jedziemy dalej. A nie, to Karol Marcinkowski, to Niemieckiewicz. Droga jednokierunkowa, będziemy skręcać w lewo, więc zbliżamy się do strony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Ostre Jazdy.